No, siema ziomy, Tak sobie pomyślałam ostatnio, że miałam taką mikro rozkminę o ym, nawykach, o tych złych przede wszystkim, tak naprawdę. Yy, tak, w ogóle to filmik, a raczej podcast o nawykach jest na kanale, więc. Podnikuję go na dole. A dzisiaj będzie tak właśnie z tej z drugiej strony: bardziej tych rzeczy, których nie to, że chcemy się nauczyć, tylko wyplemić te rzeczy, które są złe, zastanowić się w ogóle, dlaczego one są złe, czy naprawdę potrzebujemy się ich pozbywać, bo to też jest pewna kwestia, która może podlegać dyskusji, bo jakby sam nawyk to jakby jego działanie dosyć proste, i to też chyba jest tam w miarę opisane w tamtym em, filmiku, w tamtym em, materiale, więc tam was odsyłam. A dzisiaj tak trochę z innej e, strony ugroziemy. Zawsze na start, chyba sobie warto pomyśleć. Powiedzieć, um, tak naprawdę, które nawyki, które rzeczy, które robimy na co dzień, są dla nas niekorzystne, zastanowić się, dlaczego one takie są, yy, w pierwszej kolejności. Bo to tam ile na nie spędzały czasu, i żeby to jakoś zmienić i się jakoś tam ich pozbyć, to jest jakaś druga kwestia. Ale jakby rozkwienie tego swojego why jest zawsze najistotniejsze, jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany, plany i w ogóle cokolwiek. Więc yy, warto sobie się nad tym zastanowić, bo nie zawsze zmiana, którą chcemy wprowadzić, jest potrzebna. I, I jakby ta, zawsze ta zmiana będzie dobra, tak naprawdę. Bo na przykład może być taka sytuacja, że jesteście bardzo zarobioną osobą, która robi bardzo dużo generalnie na co dzień i ym, wieczorem na przykład czeskacie sobie po trzy odcinki Netflixa. I y, z jednej strony myślicie sobie, oglądając Instagrama gdzieś tam po drodze czy coś, że hello, ludzie są te super produktywni. Ja to, ja to jestem po pracy, już nie mam siły i muszę sobie tego Netflixa obejrzeć. A y, tutaj, jakieś ziomeczki to jeszcze, nie wiem, cisną trening jakieś chore rzeczy super ekstra y, produktywnie, as hell. A ja po prostu nie mam na to paliwa, i to też jest normalne jakby też oczywiście jakby kwestia zaburzenia rzeczywistości przez media społecznościowe jest tutaj inną kwestią. Niemniej jednak jakby mamy jakieś tam wyobrażenia idealistyczne na temat swój i innych, I jakby też w porównaniu do tego zawsze jakby można wiadomo, zawsze można coś poprawić. Niemniej jednak te oglądanie tych kilku odcinków Netflixa wieczorem może być dla nas bardzo. Um, takie właśnie uspokajające i bardzo pozytywne i niekoniecznie jest ono czymś złym, bo w taki sposób się regulujemy stres, w jaki sposób odpoczywamy i um, w momencie gdybyśmy przestali oglądać odcinki Netflixa i zamiast tego właśnie robić jakiś inny trening czy coś tam, które by się okazało, że jest, jest nieprzemyślany i jest niefajny, to zamiast zredukować nam stres i fajnie no to nas to jakoś mm, no cóż, wprowadzić nas w dobry nastrój, formę życia i tak dalej, to byśmy byli jeszcze bardziej sfrustrowani, wkurzeni na wszystko, że jeszcze zabrano nam tą, tą, tą rzecz, która była taka nasza, przyjemna itd. i tak i ja tak sami sobie to zrobiliśmy na własne leczenie w jakimś tym stopniu, więc um, nie zawsze jakby y, takie Bezmyślne robienie czegoś, co wydaje się dobre, i usuwanie tego, co przynajmniej tam w pierwszej chwili wydaje się niehalo, będzie korzystne, tak naprawdę, długodystansowo przynajmniej. Więc warto się zastanowić, jaką funkcję pełnią te rzeczy, które robimy które teoretycznie chcielibyśmy zmienić, bo wart, naprawdę to jest jakby game changer. Jeśli sobie to rozkminicie, bo się może okazać, że właśnie, hej, wcale nie, lubicie to, co sobie robicie i te rzeczy, które właśnie są niby złe, są dla was spoko. Ale oczywiście zawsze jakby warto jest unikać wszelakich um, dysbalansów i robienia czegoś z jednej strony na przekór, ale z drugiej strony również skrajnego. Jakby na czegoś zbyt dużo zawsze to jest nie do końca okej, okay. więc warto sobie to pod tym względem rozkminić. I w związku z tym zastanowić się po prostu, jak wpływają te, powiedzmy, złe rzeczy na nasze życie długodystansowo, ile to właśnie zajmuje czasu, czy może by to jakieś tam, może nie całkowicie od razu na 100% usunąć życia. Także wiecie, everything or nothing, 100% po prostu teraz będę ekstra najlepszym nad człowiekiem, a wcześniej byłam kupą po prostu jałową, bo to będzie bardzo trudne i jakby energetycznie. Zobowiązujące i nie każdemu takie coś się uda. Więc, tak sobie trochę obiektywnie to rozkminić, co jest niehalo, co mi to daje tak naprawdę, czy, czy jest mi to potrzebne, i wtedy dopiero, czy to cel, cel ewentualnie zmienić, czy mogę zmienić to na coś, co mi da podobny efekt, ale będzie bardziej korzystne, chociażby dla mojego zdrowia, na przykład. I właśnie tutaj wchodzimy w ten drugi podpunkt, który chciałam poruszyć, czyli to, że chcecie usunąć jakąś tam jedną rzecz ze swojego codziennego repertuaru, że tak to ujmę, to jest jeszcze pół sukcesu, bo w tym momencie musicie zamienić tę czynność na jakąś inną, bo w momencie, gdy macie jakiś nawyk, chociażby sięgania po telefon i nagle on wam jakby wypadnie z obiegu i nie macie niczego, co możecie zastąpić jakby to spogadanie na telefon czymś innym, to będzie po prostu bardzo trudno ten nawyk zmienić, bo na tym to polega, że po prostu jakby zacierają się nasze pewne zachowania, które wchodzą nam po prostu naturalnie w taki nasz nerwowy cykl, ujmę, ujmę to tak w ten sposób. Że zamiast jakiejś jednej czynności, wykonujemy jakąś inną. Więc to też trzeba sobie jakoś zastąpić. I nigdy nie jest tak, że cóż, że jakąś taką złą rzecz zastąpimy tym, że nie będziemy robili nic, bo zawsze jakby nasz organizm będzie yy, dążył do tego, żeby wypełnić te puste przestrzenie. Tak samo jak, nie wiem, macie np. pusty dom. E, które chcecie dopiero zacząć się do niego wprowadzać, to automatycznie będziecie chcieli wypełnić po prostu każdą przestrzeń, e, która tam jest, żeby coś tam na niej było, bo to jest jakby taka nasza naturalna tendencja i w jakiś sposób trzeba też z nią walczyć. Znaczy nie trzeba, ale jeśli chcecie, to jakby warto spróbować po prostu się pobawić trochę tym. Więc zawsze też warto na to spojrzeć w taki sposób i właśnie stanowić się jakby kosztem tych, te jakby złej rzeczy, um, ja to już wszystko w cudzysłowie oczywiście, bo właśnie a propos tego, co powiedziałam na początku, nie zawsze coś, co się wydaje na pierwszy rzut oka złe, będzie tak naprawdę czymś złym dla ciebie, bo to jest, są zupełnie dwa różne zagadnienia. Więc jeśli już ty że coś, co teraz robicie na obecną chwilę, nie jest dla was fajne, nie chcecie tego więcej robić, albo chcecie przynajmniej robić na przykład 20% ilościowo względem tego, ile robiliście do tej pory, to wtedy trzeba w tym właśnie czas czasie tej przestrzeni coś innego za zastępstwo włożyć właśnie na te swoje codzienne czynności. I to trzeba sobie bardzo tak na spokojnie rozkwinić. I wydaje mi się, że tak, no, tylko w taki sposób, ale może, może tak naprawdę te właśnie te, w cudzysłowie ponownie złe nawyki jakoś tam wykorzenić z codziennego życia, bo w przeciwnym wypadku to po prostu się nie uda, bo tak nie działa. Tak samo jak nie wiem, kwestia samego, m, samych nawyków żywieniowych czasami jest tak y, u różnych osób jest w sumie różnie, że w momencie, gdy mówicie sobie, że nie mogę jeść. Słodyczy, nie mogę pić kawy, nie mogę, nie wiem, jeść chipsów, nie mogę, nie wiem, jeść chleba białego, coś tam, coś tam, coś tam, to tylko się skupiacie na tych swoich zakazach, a nie dajecie sobie miejsca i przestrzeni na te rzeczy, które nagle się przed Wami jakoś tam otwierają, powiedzmy, dają nam wam te nowe możliwości w postaci właśnie tych nowych przygotowania, nowych potraw z, z tych składników, które są spoko i właśnie wtedy to skupienie się na tych pozytywach na tych dobrych rzeczach, które chcecie włożyć w zamian, e, potrafi być dużo prostsze, tak i do ogarnięcia, niż skupianie się tylko na tych złych, e, złych rzeczach, których właśnie nie chcemy mieć, bo wtedy e, nasz organ się skupia tylko na tej przestrzeni, bo jakby u, u, całkowicie ignoruje słowo nie. Jakbym, jak na przykład, chce się rzucać palenie, ujdzie sobie nie pal, nie pal, nie pal, to tylko po prostu w tej głowie jakby pojawia się sama ta czynność palenia, a, a niekoniecznie abstrakcyjne pojęcie Zaprze zaprzeczenia, więc tutaj warto tak spojrzeć też na ten temat, szczególnie jeśli chcecie się wyplemić po prostu coś takiego toksycznego, co właśnie w codziennym życiu bardzo wam przeszkadza, a nie jakąś tam malutką pierdołę, tylko coś takiego, co serio jest dla was uporczywe i trudne do pozbycia się, no to trzeba włożyć tutaj nową rzecz, nowy nawyk, nową, nowe cokolwiek, żeby wam po prostu za zapełnił przestrzeń e, zamiast tej złej rzeczy. No dobra, jak zwykle y, po prostu y, toksycznie i dziwnie gadam y, w cały świat. ale Mam nadzieję, że to było w miarę czytelne dla Was. Dajcie znać, jak tam u was Wasze nawyki, czy chcecie coś teraz wprowadzić nowego na wiosnę, chociaż no nie wiem, niby jest wiosna od dłuższego czasu, ale ta pogoda czy, czy moment na dworze, to im cały czas jest jakaś taka nie do końca. Y, anyways, dzięki bardzo za wysłuchanie i siema, no pa.